Siemano mordeczki, witam was w nowym roku. Wybrałem się na spacer nad rzekę Wisłę. Pogodę mamy, no taką jak ten rok się właśnie zaczął, tak ona go obrazuje. Pada deszczyk, nie ma lodu, nie ma co łowić w tym momencie. Dlatego wszyscy teraz u mnie w sklepie debatują na temat pytania, czy opłacać kartę PZW, czy w ogóle to się opłaca. No, o opłacalności to nie mamy co w ogóle mówić, bo wiadomo, że karta się nie zwróci, ale chodzi o jakość łowienia w naszym kraju, słuchajcie. No, jestem nad rzeką Wisłą, gdzie większość osób pracujących u mnie w sklepie wędkuje. Rozmawiałem z nimi przed chwilą i średnio tak spędzili od 70 do 80 nie dni, a wypadów nad rzekę Wisłę. I tak podsumowałem, co żeście złowili w tym roku, tak? No to każdy ma tam jak jednego, dwa sumki, jakieś takie okołometrowe, kilka boleni, jakieś klenie, tak? Więc ja sobie tak tego posłuchałem, na tyle wyjść tego wszystkiego, no słuchajcie, nie brzmi to za najlepiej. Mało kto w tym roku połowił sandacze, pojedyncze sztuki. Tu jeden sandacz, tu nikt, tu ktoś dwa złapał sandacze. Więc no, wyniki są bardzo słabe. Na ilość tego czasu, który spędzamy nad tą wodą, no to słuchajcie, te wyniki są wręcz tragiczne. A pieniądze, które płacimy do PZW, nie małe, bo karta, przynajmniej jak ja ostatnio opłacałem ją w 2020 roku, to kosztowała ponad 200 zł. Teraz wiem, że chyba nawet ze 250 zł kosztuje, więc to są niemałe pieniądze. Dla porównania podam wam, że na przykład wody morskie w Polsce, gdzie mamy praktycznie całe wybrzeże, gdzie ja jeżdżę łowić, gdzie łowię piękne szczupaki, gdzie na wodach morskich można też połowić pięknych boleni, kosztuje 40 parę złotych za rok. Rozumiecie to? Za rok tyle kosztuje karta. Porównajmy dalej na przykład opłatę na rugi. Na rugi opłata roczna kosztuje 30 euro, czyli tam, no nie wiem, niecałe 150 zł. A to jest nie tylko wody wokół Rugi, ale też cała Mecklenburgia Pomorze Wschodnie, tak? Także no, jeziora do tego wchodzą i tam się łowi piękne ryby i tam karta się zwraca, bo w normalnych, takich cywilizowanych krajach ryby morskie się zabiera według limitu. Oglądałem ostatnio materiał z majstrem, to jest mój kolega z Florydy, wędkarska Floryda się nazywa. U nich opłata roczna, jeżeli tam się wykupi, można wykupić na 5 lat, kosztuje, słuchajcie, chyba 20 dolarów. U nich się po prostu ryb ze śródlądzia nie zabiera, ale te ryby morskie się zabiera. Oczywiście wróćmy na nasz tutaj domowy, na nasze domowe podwórko, gdzie my żyjemy. No niestety większość z nas, tak jak rozmawiałem z chłopakami, no co mają mi powiedzieć? No nie mamy czasu, po prostu nie mamy czasu, żeby jeździć gdzieś na jakieś dalekie wyprawy. Nie mamy też poniekąd też tak tyle funduszy, bo każdy ma jakiś kredyt na głowie. Teraz pojawiają się dzieci. Jest jak jest, tak? I muszą ten czas spędzać nad Wisłą. No i ja porównałem ten ich cały sezon, to ja mówię, panowie, to nie lepiej pojechać na 2 dni, czy na 3 dni, tak jak ja w tym roku pojechałem, na 3 dni nad Odrą spędziłem. To nie jest jakieś chwalenie się czy coś, tylko pokazuje rybność wody, bo ja też nie zrobiłem tam nic, byłem tam na zaproszenie innych osób, one mi pokazały, jak tam się wędkuje, tak? Przez 3 dni złowiłem więcej ryb, niż oni przez cały sezon. I to jakie ryby? Piękne ryby. Więc o czym my mówimy? Słuchajcie, ja na Mazowszu wędkuję może 5-6 razy do roku. Dlatego mi się nie opłaca wykupować w ogóle karty PZW opłacać. W zeszłym roku nie opłaciłem i jestem z tego bardzo zadowolony, ponieważ no to jest jedyne, co mogę zrobić, aby nie wspierać tej organizacji. Bo umówmy się, my opłacając składkę PZW w danym okręgu wspieramy ten okręg. Zgadzamy się na działania, które one robią. Czy to, co dzieje się na warszawskiej Wiśle, czy tu, gdzie ja łowię od zawsze, czyli na Bugu,
Na Bugu nigdy nie było takiej tragedii. Oglądaliście nasze materiały, my łowimy tam ryby. Okej, łowimy. Ale kiedyś tych ryb łowiło się jeszcze więcej i większe. Naprawdę szczupaczków to nie było tak. No okej, w tym roku potrafiliśmy zobaczyć kilkanaście szczupaczków na jednym wyjściu. Ale jakie to były szczupaczki? Trafiliśmy, podejrzewam, w jakieś miejsce, gdzie było jakieś małe zrybienie, albo się gdzieś te szczupaki po prostu zgrupowały. I to był jeden czy dwa dni w roku, gdzie można było tak połowić. I później tego już nie było, słuchajcie. Naprawdę. Z wodami dzieje się coraz gorzej. I możecie mi zarzucić, wiele osób to mówi, słuchaj, ty jesteś youtuberem, powinieneś coś robić w tym kierunku, jakoś walczyć. Ja próbowałem, słuchajcie. Rozmawiałem kilka razy z Satim, spotkaliśmy się tu z innymi ludźmi przy mnie, przy sklepie. Chcieliśmy założyć też swoje koło, byłem w okręgu, rozmawiałem z prezesem. To jest beton, słuchajcie, ja nie mam na to czasu. Ja mam rodzinę, mam dwójkę dzieci, mam dwie firmy na głowie. Ja też chcę łowić, ja w tym roku też nie byłem, Bóg wie ile czasu na rybach, może byłem, w sumie wszystkiego spędziłem ze 40 dni na wodzie byłem, jak to wszystko zbiorę do kupy. To nie jest dużo, więc, a to jest działka z wiatratami, jak rozmawiałem z Satim, jak on walczy, jakie on ma problemy, jaki to jest beton, naprawdę podziwiam go za to, co robi, ale moje zdanie jest takie, słuchajcie, lepiej jest nie opłacić tej karty i skupić się na przykład na wodach gminnych, tak, czyli na przykład w Warszawie, mamy na przykład na Gocławiu jeziorko Balaton, mamy Kępę Potocką, gdzie naprawdę można łowić ładne szczupaki, tam nie potrzebujemy opłacać karty, tak? Mamy mnóstwo żwirowni od strony Raszyna, od strony Radzymina, gdzie ja słyszę, klienci są do sklepu i są łowione piękne ryby, metrowe nawet szczupaki są łowione, w tych gliniankach takich. Dwa lata temu poruszaliśmy temat, że wystarczy, aby wodą nie opiekowało się PZW i byli nawet na niej kusownicy i będą tam ryby. No coś jest po prostu nie tak. Nie wiem, co się dzieje, co oni robią, że po prostu z tymi rybami jest tak kiepsko, ale my nie możemy tego wspierać, więc opłacając kartę, wspieramy ich działania. Zachęcam do spróbowania czegoś innego, do spróbowania właśnie, do szukania takich dzikich wód, prywatnych wód, żwirowni, do podróży po kraju. Podróżujmy. Na Mazurach mamy prywatnych dzierżawców, którzy naprawdę fajnie dbają. Są zbiorniki no kill. Mamy wody morskie, o których wam wspominałem. Mamy różne spółdzielnie. A jeżeli już dojdziemy, tak jak u mnie chłopaki w pracy, dochodzą do wniosku, że no sorry, ja kocham Wisłę. Nawet jak na niej nic nie złowię. Ale to sobie lubię porzucać. To sobie kup lornetkę i zostań ornitologiem. Nie? Żartuję, no to oni robią tak, słuchajcie, oni robią tak, że po prostu nie opłacają składek składki członkowskiej w okręgu macierzystym, czyli tu na Mazowszu. U mnie w sklepie chłopaki opłacają składki w Radomiu, opłacają w Ciechanowie, w Siedcach, w Mińsku Mazowieckim, a tutaj dokupują tylko opłatę na dany okręg, ona wtedy chyba około 80 zł kosztuje, może teraz więcej. A tam mają porozumienia, zobaczcie, że Mazowsze nie ma z nikim porozumień, mamy tak wspaniałe wody na Mazowszu, najlepsze wody w Polsce, że nie potrzebujemy mieć z nikim porozumień, a opłata też jest bardzo wysoka. Także podsumowując tą moją wypowiedź, warto troszeczkę może coś zmienić w tym roku, może pójść na jakość, nie na ilość, czyli na przykład nie chodzę codziennie na te ryby, ale więcej czasu poświęcę pracy, bo potrzebni są ludzie, potrzebna jest praca, bez problemu znajdziemy dodatkową robotę w obecnych czasach. Poświęcę więcej czasu na pracę, żeby 2-3 razy do roku pojechać sobie na jakiś taki fajny wyjazd. Słuchajcie, Maciek Król, którego w tym roku właśnie na fajnym wyjeździe na Mazury spotkałem, jak zaczynałem swoją przygodę wędkarską, to był rok gdzieś 2010, może 11, WMH, przeczytałem jego artykuł o tym, jak on łowi ryby i jego motto życiowe. Jego motto brzmi, życie jest za krótkie, aby łowić na kiepskich miejscówkach. Zobaczcie, jakie to jest piękne powiedzenie. Czas mija, a my nie będziemy wiecznie młodzi. Zobaczcie, a wiadomo, chciałbym taką rybę złapać, taką przeżyć przygodę. Dlatego warto poświęcić może trochę więcej czasu na pracę i zrobić sobie kilka fajnych wypadów w roku na grube ryby. Zobaczcie, ja zabrałem kierownika od nas z magazynu na wyjazd. Kiedyś na Rugie pchaliśmy na 5 dni.
Wiecie, że on przez te 5 dni złapał więcej szczupaków niż przez całe swoje życie? On przez całe swoje życie miał największą rybę 70 parę centymetrów. Pojechał z nami na wyjazd, gdzie na początku bał się te ryby podbierać ręką. A ostatniego dnia metrowe szczupaki podbierał ręką, wypinał, obchodził się z nimi. W dobry sposób, ładnie prezentował je do zdjęcia. Zobaczcie, jak można się dużo nauczyć na takim wyjeździe, jak się można rozwinąć. A tu... Czego my się tutaj nauczymy, kurde? Skoro ja mogę być w tym miejscu, rzucać tu przez 3 dni, nie wiadomo, czy tu w ogóle jest ryba. I co mogę patrzeć, jak działa na nie pogoda, jak działa na nie podnosząca czy opadająca woda? To jest wszystko łód szczęścia, czy w tym miejscu akurat będzie, czy 3 główki dalej, no. Ludzie tu łowią, my oglądamy filmy, że łowią tu ludzie... Nie wiem, ostatnio oglądałem film Piotra Rapy, gdzie on mówi, że jakiś tam celebryta przez 3 tygodnie łowienia się chwali, że złowił jedną rybę na Wiśle. No to okej, no, chwała mu za to, że ma na to czas, no, żeby 3 tygodnie być i złapać jedną rybę. Ja nie mam takiego czasu, takiej ilości, więc zgodnie z mottem życiowym Macieja Króla staram się nie tracić czasu na kiepskich miejscówkach. Wiadomo, że są momenty w roku, że muszę wrócić wspomnieniami do mojej rzeki Bóg, bo ją kocham. I tam nie są ryby najważniejsze, ale słuchajcie, złowić dużą rybę, przeżyć przygodę życia, tak jak ja w tym roku przeżyłem nad Odrą, warto to zrobić. Podróżujcie, zbierajcie na to fundusze, nie wspierajcie PZW, no chyba, że wasz okręg naprawdę walczy, robi coś, bo są okręgi, gdzie nie ma już siatek, ludzie chcą coś robić. U nas też są ludzie, którzy chcą działać, walczą. To jest walka z wiatrakami. Teraz mieliśmy mydlone oczy, że przyjdą Wody Polskie, wyrzucą PZW. No i co, czy coś się dzieje? Niby ktoś tam stracił, jakaś popisówka, ktoś tam stracił jakąś wodę. Ale nic się nie dzieje. Nawet jeśli, słuchajcie, oni to przejmą, to oni też będą widzieli w tym swój własny interes. No. Jedyne, co możemy zrobić w tym momencie, to nie wspierać ich. Jeśli oni przestaną mieć fundusze na działania, to może pomyślą, że coś trzeba zrobić dla tych wędkarzy. Bo na ten moment im powinniśmy wytoczyć spór, bo ta nazwa, która funkcjonuje, PZW, powinna się nazywać PZR, Polski Związek Rybacki, bo oni bardziej są prorybaccy, a nie wędkarscy. Słuchajcie, za granicą, bo teraz był kiepski rok miniony, tak? Na Rugi też nie było super, ale te ryby się... Wow, 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 wow. Jest ślisko. Te ryby się łowiło. Wiecie, co się stało na Rugi? Ja oglądam tam filmy, co ludzie robią. Słuchajcie, na Rugi ludzie zaczęli badać trasy szczupaków, badać ryby w portach. Co się dzieje? Dlaczego ryb jest mniej? Czy one nie biorą? Co się z nimi dzieje? Czy są potrzebne dodatkowe zarybienia dla wędkarzy? Płacąc 30 euro w takim kraju, gdy wszystko jest droższe, licencja jest tańsza, a oni, ludzie od ryb w Niemczech podejmują takie działania, zamawiają petfonurków, żeby popatrzeć, co się dzieje z rybami. Jeśli ryby są na przykład pokaleczone w portach, to nie wprowadzają zakazu łowienia w portach, oni się na tym znają. Wprowadzają zakaz łowienia na główkę jigową czy karolinę, można łowić tylko na dropshota. Czy w Polsce ktoś z prezesów wie, co to jest dropshot w ogóle? Ludzie, no. On wie może, co to jest, nie wiem, niewód. Co to jest drgawica. Takie rzeczy to wiedzą, tak? Ale na wędkarstwie oni się nie znają. Bo w większości wypadków oni nie wędkują. Ja nie mówię, że wszyscy, bo są ludzie, którzy się znają, wędkują, ale w większości wypadków się nie znają. Ja jakiś czas przebywałem z tymi ludźmi. Jeden na drugiego tam najeżdżał, że mówi: ty, przychodzi do mnie prezes z tego i mówi, chwali mi się, jakich to on sumów nie naciągnął na Ebro. A ja mówię do niego: i ty, będąc prezesem w swoim okręgu, chwalisz się, że łowi po sumę musisz jeździć na Ebro, a nie możesz ich łowić tutaj? No święta prawda, ludzie, to nawet prezesi, którzy wędkują, muszą jeździć za granicę. I niestety... To powiem w tym momencie, że zachęcam was, chociaż powinniśmy wspierać naszą turystykę tutaj w Polsce, zachęcam was do wypraw zagranicznych, bo podróże kształcą. Pokażę wam to, wyjdziecie pierwszy raz za granicę, zobaczycie, jak to wszystko może inaczej wyglądać. Co to znaczy woda, w której są ryby? Normalna woda, w której są ryby, nie bez ryby, jak jest u nas, bo my mówimy w studniach po prostu. Chciałbym, żeby to się zmieniło, żebyśmy zaczęli jakoś z tym walczyć, no ale po prostu to jest ciężka walka, to jest wiarka z układami
Dla mnie to mnie przerasta. Ja mam swoje życie, chcę żyć, też chcę łowić ryby, słuchajcie. Jedyne, co mogę zrobić w tym momencie, to po prostu nie wspierać tego, nie opłacać karty. No, jeżeli macie na to jakiś inny pomysł, co można robić, piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach też, gdzie wy opłacacie karty, który okręg jest fajny i gdzie w tym roku planujecie pojechać na ryby. Trzymam za was kciuki, żeby ten sezon oczywiście był lepszy od poprzedniego i żebyście połowili takich ryb. Elo mordy, trzymajcie się, łapa do góry.